W tym roku w Mysłakowicach wybudowany zostanie skatepark. Na jego lokalizację wybrano teren w okolicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. To miejsce nieprzypadkowe. W końcu w tym rejonie w niedalekiej przyszłości ma powstać także nowa szkoła. Jesteśmy już po postępowaniu przetargowym, podpisaliśmy umowę z wykonawcą i w tym roku ruszą i zakończą się prace przy budowie skateparku za kwotę 570 tysięcy złotych i jest ta inwestycja finansowana z dwóch źródeł, 294 tysiące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wkład własny gminy Mysłakowice 275 tysięcy złotych. Nowy skatepark z pewnością ucieszy miłośników wyczynowej jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. To jest decyzja przemyślana i to jest decyzja skierowana dla młodzieży. Do tej pory powstało bardzo dużo inwestycji na terenie gminy dla dzieci. Kilka nowych placów zabaw. Powstały urządzenia fitness, które służą i małym, ale głównie też seniorom. I brakowało w ofercie naszej właśnie takiej inwestycji dla młodzieży, dla dzieci troszeczkę starszych, które będą mogły na świeżym powietrzu spędzać zdrowo swój wolny czas. Jak określił to wójt gminy Mysłakowice, skatepark ma być półprofesjonalny z bezpieczną nawierzchnią dedykowaną dla tego typu miejsc. Firma, która się tym zajmuje, wybudowała na terenie Polski kilkadziesiąt skateparków i patrząc po tych realizacjach, to się sprawdza, to się bardzo dobrze później utrzymuje. I mogę tutaj dodać, że również projekt tego skateparku jest projektem, który został, jak to się mówi, omówiony i zatwierdzony przez mieszkańców gminy, przez osoby, które nawet zawodowo się zajmują, biorą udział w mistrzostwach, w zawodach właśnie, również uczestniczyli przy projektowaniu, aby to było jak najbardziej funkcjonalne. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w ostatnich dniach wakacji.